Dzień dobry. Dziś gościmy panią Dominikę Zamarę. Bardzo nam miło, że w tym ograniczonym swoim czasie znalazła pani właśnie chwilę, żeby porozmawiać, żeby opowiedzieć zarówno o swoich sukcesach, przeżyciach, ale też o drodze, jaką pani przeszła, żeby być w tym miejscu i że właśnie w tym czasie, kiedy przyjechała pani do Polski, możemy się spotkać. Dziękuję z całego serca za zaproszenie. Bardzo mi miło, że jestem wśród państwa. Pani, jak czytam pani dossier, to prawdę mówiąc jestem zszokowana bardzo pozytywnie, że tyle sukcesów na pani koncie. I tak sobie myślę, że wiele osób czyta i myśli, udało jej się. A ja wiem, że ta droga, jak się rozpoczyna pracę muzyka, jest bardzo trudna. Wcale nie usłana różami, tylko na początku kolcami, prawda? I zanim te wszystkie sukcesy na pani koncie się znalazły, to chyba trochę poświęceń było, prawda? Może pani chwilę tak opowiedzieć o początkach. Jak to było w ogóle? Kto panią zaraził pasją do muzyki? No właśnie, dziękuję za to pytanie piękne, które mi otworzyło taką refleksję. Bardzo ciekawą, głęboką. To była rzeczywiście bardzo, bardzo ciężka droga. Takim moim pierwszym mentorem był mój świętej pamięci dziadek Stanisław, który był organistą kościelnym, mieszkał z nami i pamiętam zawsze, przychodziłam do niego do pokoju i prosiłam dziadka, żeby uczył mnie gry na organach, na fortepianie, więc to było takie, to były pierwsze początki, pierwsza wspólna pasja. Wspólnie śpiewaliśmy, dziadek, pamiętam, pięknie mi akompaniował Ave Maria, to były takie pierwsze moje utwory, czyli muzyka sakralna przybliżyła mnie do tego świata, pięknej, wielkiej muzyki tak naprawdę, czyli też muzyk. No bardzo wiele zawdzięczam dziadkowi i Stanisławowi, muzyce sakralnej i tej pasji niesamowitej, która była zawsze w moim domu. Po prostu słuchało się Chopina, dziadek pięknie grał muzykę sakralną, więc to było naprawdę dla nas bardzo ważne. Czyli wzrastała pani po prostu też w takiej wrażliwości i ten przewodnik w postaci dziadka to taki dobry anioł chyba, tak, prawda? Taki dobry anioł, który do tej pory mnie chroni. Nie ma już wśród nas dziadka fizycznie, ale jest ze mną zawsze w momentach pięknych koncertów, jakichś sukcesów, w momentach trudniejszych, w momentach, kiedy musiałam się naprawdę zmagać na początku, bo jak pani wspomniała, właśnie bardzo słusznie zresztą, to życie śpiewaka, w ogóle muzyka czy innego rodzaju artysty, innej kategorii, nie jest usłane różami, jest bardzo ciężko na początku. Szczególnie tak, to jest bardzo, bardzo wielka praca i tak naprawdę nie istnieje jakby taki szczyt tej sztuki, można zawsze lepiej, więcej, wyżej. Na każdym etapie się rozwijamy. Głos to jest żywy instrument, prawda, który wymaga ogromnej pracy. I na każdym etapie zmienia się. Ja widzę, z roku na rok ten głos jest inny. Jest na przykład, rozszerza się trochę, jest coraz większy. Mm-hmm. Barwa głosu się zmienia, więc trzeba troszeczkę inaczej pracować. Włożyć ten głos jakby, że tak powiem, w pewien rygor. Czasem i tak dalej. To nawet zależy od dnia, prawda? A to tak. Nawet nie jest tak, że jakiś dłuższy okres, ale można się obudzić i coś jest inaczej. Dokładnie. Ale z drugiej strony chciałabym jeszcze wrócić do samych początków. Wszystko zaczęło się we Wrocławiu. Tak. Wrocław jest bardzo słynnym miastem na mapie Polski, gdzie wielu muzyków zaczyna. Natomiast tak naprawdę rozkwitła pani we Włoszech i ta droga też rozpoczęła się, potem było stypendium, a potem po tym stypendium jakoś trzeba było, właściwie zauważyli panią tam, bo to nie jest tylko tak, żeby dostać stypendium, tak, żeby tak. móc zostać we Włoszech, no to potrzeba... Ogromnej pracy przede wszystkim. Ogromnej pracy, naprawdę poświęcenia się całkowitego dla sztuki, oddania serca, duszy i wszystkiego tak naprawdę dla sztuki. Jak to niektórzy mówią, że podpisują akt, jakby pakt z diabłem. Ja podpisałam ten pakt ze sztuką tak naprawdę. Jest moją miłością, największą pasją życia. Rzeczywiście nie było to łatwe na początku, ponieważ konkurencja, w cudzysłowie, ja bardzo nie lubię tego słowa, jest ogromna we Włoszech, bo wszystkie narodowości przyjeżdżają do Włoch, żeby się szkolić, żeby No nic uczyć. Dziwnego, kolebka opery, dokładnie, mamy tam mistrzów, śpiewu. Mamy tak naprawdę mistrzów cudownych i uważam, że też miałam troszeczkę szczęścia, odrobinkę szczęścia, czy to przeznaczenie, jakkolwiek to nazwiemy, la forza del destino, jak pisał wielki geniusz Giuseppe Verdi. Ja na swojej drodze spotkałam takie cudowne anioły. Właśnie pierwszym aniołem był mój świętej pamięci dziadek, ale też spotkałam maestro de Mori. To był maestro, pianista, dyrygent Marii Callas, który mieszkał w Weronie.
Był już leciwy, miał ponad 80, prawie 90 lat, jak go poznałam, ponad 85 lat chyba, ale mega energetyczny, po prostu z niesamowitym umysłem, po prostu tak precyzyjny. I on zauważył mój głos, po prostu pewien pianista z konserwatorium powiedział: Pani Dominiko, musi Pani pojechać do Maestro de Mori, musi Panią przesłuchać. Ja się tak bałam, tak się wystraszyłam i zadzwonił do Maestro de Mori. Maestro de Mori powiedział: proszę przyjechać natychmiast. Jak maestro rozkazuje, trzeba było pojechać. Pojechaliśmy, ja byłam już rozśpiewana. No i zaśpiewałam. Pamiętam arię z Traviaty, Addio del Passato, Żegnaj przeszłości, z ostatniego aktu. I maestro słuchał i potem powiedział: bene. Czyli dobrze. I to było niesamowite. Tacy dyrygenci nie mówią bene, tam z reguły coś zawsze jest po prostu. A no są nie? Bardzo krytyczni. Bardzo, bardzo, ekstremalnie, zawsze coś znajdowa. Powiedział: proszę do mnie przyjść już jutro, ćwiczymy Traviaty razem. Więc ja przyszłam. To musiało być niesamowite. Niesamowite uczucie. To było dla mnie, taki wspaniały maestro, bardzo, który się nigdy nie uśmiechał tak naprawdę, nigdy nie wyrażał emocji, był niezwykle krytyczny. No ja zaczęłam do niego przychodzić bezpłatnie zupełnie, udzielał mi lekcji. No to musiała Pani naprawdę zrobić na nim wrażenie. Bo niesamowity, to... uwierzył we mnie, zawsze krzyczał po prostu na tych próbach, czasami latały partytury. Ja z płaczem wychodziłam, mówię: o Jezu, to się do niczego nie nadaje w takim razie, skoro maestro znalazł tam tyle błędów i tak dalej, i tyle jeszcze jest pracy przede mną, więc ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek zaśpiewam z takim wybitnym mistrzem. A to nagle telefon, pewnego dnia maestro dzwoni: mamy koncert, proszę bardzo, przygotować tę arię. Nauczyć się na pamięć, będzie koncert. I tak się rozpoczęło, właśnie koncerty, potem zadebiutowałam z Maestro de Mori La Bohème w Cyganerii, w Padwie, w Teatro Verdi, więc to było dla mnie niesamowite, że z takim wybitnym mistrzem, który tak naprawdę nigdy nie był zadowolony, zawsze coś znajdował, jak było bene albo abbastanza bene, czyli dosyć dobrze, to już było super naprawdę, ale zawsze coś tam znalazł. No, żeby dążyć do mistrzostwa, żeby jednak było... pracować, ale jak sobie teraz myślę, jak pokonać tremę, żeby przed takim mistrzem, przecież jeżeli dostała Pani takie zaproszenie, żeby pojechać do mistrza, no to trzeba pokonać ogromną tremę. Tak, prawda? Naprawdę. Ja za każdym razem się bardzo stresowałam, czułam ogromny respekt, szacunek do maestro i myślałam, że przecież przed maestro siedziała Maria Callas, Renata Tebaldi, no najwięksi mistrzowie śpiewu operowego tak naprawdę. Których jeszcze przed chwilą się Pani uczyła w szkole muzycznej czy na studiach, tak, prawda? Tak, którzy byli dla mnie takimi niedościgniętymi wzorami po prostu, tak. Niesamowitymi, szczególnie Maria Callas, którą uwielbiam do tej pory, która też zaczynała notabene w Weronie, więc dla mnie to było niesamowite, dla studentki z Polski, która dopiero zaczynała i wchodziła w ten wielki świat, tak. Opery tak naprawdę, więc Maestro de Mori bardzo, bardzo mi pomógł, bardzo. No i wszystkim uwierzył. Mogłoby się wydawać, że wtedy rozpoczyna się wielki Pani włoski, piękny sen i każdy dzień rozpoczyna Pani od espresso tudzież cappuccino, nie wiem czy tak jest, ale pewnie wtedy tak nie było. Nie, było bardzo ciężko tak naprawdę. To, że Maestro de Mori uwierzył we mnie i zupełnie bezpłatnie mi udzielał tych lekcji, to już było dla mnie bardzo duża, ogromna pomoc, ponieważ to stypendium, które miałam, to były niewielkie pieniądze tak naprawdę, niewielkie, było ciężko po prostu na początku, pierwsze lata, bardzo ciężko. Ja o to też pytam, bo myślę, że wielu młodych, którzy mogą się zainspirować Pani karierą, Pani sukcesami, tą listą koncertów, które są już za Panią i które są zaplanowane przed Panią, myślą sobie, czy mi się uda. I każdego dnia, którego wstają, zaczynają myśleć, oczywiście to jest okupione ciężką pracą, bo talentu to jest jakiś procent, ale myślą sobie, jej się udało. A czy to tak do końca jest, że jej się udało? Nie. Nic się proszę nie może tak udać. Chwilę opowiedzieć o tym, że jak jest czasami też ciężko. Bardzo ciężko, szczególnie nie ma przypadków tutaj, to jest naprawdę, to jest część, na pewno talent, bo musi być jakiś ten głos wyjątkowy, musi być na pewno pewna siła głosu, barwa głosu, która jakoś te emocje przekazuje publiczności, to jest bardzo ważne. Ten diament musi być, ale trzeba ten diament szlifować przez całe życie i nigdy nie ma końca tak naprawdę, nigdy. Maria Callas, nawet jak już była na topie, miała swoją profesorkę Hidalgo, której się szkoliła. Tak samo my przez całe życie artystyczne musimy właśnie... Czyli czy Pani teraz też ma swojego mistrza, tak, z którym konsultuje? Tak, mam swojego cudownego maestro Valieri, to jest dyrygent właśnie też z La Scali, z Mediolanu.
I tutaj nawet jeżeli jestem w Polsce czy gdziekolwiek, to zawsze telefon do maestro i on sprawdza właśnie. Tutaj zaśpiewam jakąś frazę, mówi, dobrze, jesteś w formie, a tutaj mówi, słuchaj, nie, weź lepszy oddech, tutaj przygotuj lepiej tą frazę, rozplanuj, zrób bardziej, tutaj zrób crescendo, tutaj zacznij od piana. Bardziej, naprawdę bardzo, bardzo tutaj mnie przygotowuje. Jak mamy duże partie operowe, to też z nim właśnie pracujemy. Dobrze mieć takie wsparcie. Tak, cudownie. Właśnie we Włoszech spotkałam takie życzliwe, też piękne osoby, które uwierzyły we mnie tak naprawdę, uwierzyły i zupełnie, to jest piękne, bezinteresownie wsparły po prostu, szczególnie na początku drogi. To jest bardzo cenne. Uważam, że jeżeli w coś tak silnie wierzymy, coś bardzo kochamy, to jak ja kocham sztukę, to jest dla mnie naprawdę całe życie, bo no nie mam nic innego, mam tylko śpiew w swoim życiu, tak naprawdę, ale to jest już bardzo dużo. Jestem szczęśliwa, że mogę śpiewać, że mogę dawać te emocje, że jestem zdrowa, tak naprawdę nigdy nie miałam też problemów ze strunami głosowymi. Właśnie. Nigdy w życiu, to też świadczy. Zaraz do tego przejdę, bo chciałabym trochę zapytać o to, jak wygląda dzień z życia diwy. Jak on tak naprawdę, jak wygląda pani praca na co dzień, bo przecież koncert jest już uwieńczeniem tego, co się dzieje wcześniej. To jest ogromny proces. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo jeszcze o ile ktoś jest muzykiem z zawodu, to trochę wie o tym, że to nie wygląda tylko tak, że wychodzi się pięknie wyglądając na scenę. Oczywiście, że nie. Coś się dzieje, jest proces, który ogromny przygotowuje. Proces, proszę chwilę o tym może opowiedzieć. Tak, to znaczy w mojej głowie jest cały czas ten śpiew, to jest wręcz... Jejku, każdego śpiewaka widzę takiego jak ja, który naprawdę tym żyje, to kocha. To jest taka obsesja, po prostu ja się budzę i myślę o śpiewie. Ja zasypiam, myślę o śpiewie, naprawdę. I co, i trening jest każdego dnia? Prawie każdego dnia, chyba że jestem w podróży, chyba że nie mogę, albo czasami sobie robię celowo takie 2 dni przerwy i jadę gdzieś w górę, żeby pochodzić, ale to też pod kątem śpiewu, żeby tą przeponę utrzymać w formie, żeby mój organizm utrzymać w formie, to jest bardzo ważne. Czyli tak naprawdę każdy dzień jest przemyślany pod tak, to, pod kątem śpiewu, też żeby jak... głos był przygotowany. Tak, żeby często życie jak sportowca w pewnym sensie, bo to jest tak naprawdę, ta dyscyplina jest bardzo ważna. Właśnie uważam, że dyscyplina jest niesamowicie ważna. Codziennie musimy myśleć o pewnych rzeczach. Wiadomo, no, nie wchodzą w grę jakieś używki. Dla mnie to żaden problem, bo ja i tak nie piję, nie palę, więc to nie jest problem. Ale to jest ciekawe. Myślę, że jak właśnie ktoś jest tylko słuchaczem, może nawet nie tylko, bo to nie jest słowo tylko, ale jeżeli odbiera muzykę, to nie ma pojęcia o tym, ile wyrzeczeń jest na drodze zawodowego muzyka. A szczególnie, kiedy chodzi o głos, prawda? Tak, żywy tak, instrument. Tak, to jest nasz, my jesteśmy tym instrumentem, więc musimy o niego bardzo dbać. Każdego dnia po prostu. Tak, ważne są ćwiczenia oddechowe. Ja właśnie też dużo chodzę, lubię chodzenie. Mieszkam w takich miejscach, gdzie są lasy, ja uwielbiam naturę po prostu i we Włoszech, i w Polsce, więc mam tam trochę tej natury, mogę przed rozśpiewaniem się pochodzić, troszeczkę rozgrzać tą przeponę i potem zaczynam jakieś ćwiczenia różne oddechowe swoje z książkami i tak dalej. No i potem ćwiczę właśnie wprawki wokalne, mormorando, mam swoje cały rytuał tych wprawek, które są ważne, które sprawiają, że głos jest elastyczny, że struny głosowe są elastyczne. Ja nigdy w życiu nie miałam właśnie tych problemów ze strunami głosowymi. Wiem, że dużo moich kolegów śpiewaków, którzy forsują czy nieprawidłowo śpiewają, mają problemy, pojawiają się albo głuski śpiewacze, albo problemy jakieś z foniatrami. Ja nigdy nie musiałam właśnie korzystać z takich usług. Nie miałam nigdy problemu. Były takie czasy, że naprawdę, jak byłam w takim wirze zupełnym, to jak po kilka godzin dziennie śpiewałam, 5 godzin dziennie, prawie codziennie przez jakiś tam czas i jednak nigdy nie było tych problemów wokalnych, to znaczy, że jednak ta emisja jest prawidłowa, to jest chyba dowód na to, że ta technika właśnie, włoska Właśnie, że ten warsztat, prawda, no który jest, pani tak, wypracowała tak. przez te lata, działa, tak. bo gdyby go nie było... Nie jakiejś chrypki czy czegokolwiek, nie mam tego zupełnie. A są koledzy, którzy jednak po koncercie mają chrypkę, czy nie mogą na drugi dzień śpiewać. Ja mogę śpiewać i... Ja jeszcze to podziwiam, kiedy pani o tym mówi, bo przecież jeszcze zanim przyszła pandemia, to przecież pani życie wyglądało tak, że potrafiła pani zmienić strefy czasowe w ciągu jednego tygodnia kilka razy. A to też ma ogromny wpływ na pani żywy instrument, na Oczywiście, głos. Że tak. Najgorsze są te loty samolotami. Potem naprawdę te ta klimatyzacja bardzo wysusza struny głosowe, czy też ogrzewanie, to jest najgorsze, co może być. Szczególnie po takich lotach bardzo niewygodnie się śpiewa. A często mi się zdarzało tak, na przykład ja pamiętam, jak leciałam do Chicago, miałam tam Stworzenie świata Haydna, przepiękne oratorium z maestro Glenn Block, wybitny dyrygent. No tak, z bardzo dyrygent znane właśnie nazwisko. Znakomity, właśnie, bo on dyryguje zarówno w Colón, w Argentynie, w Buenos Aires, jak i właśnie w Chicago w symfonii. I on mnie zaprosił właśnie do Stworzenia świata.
Haydna. To było przepiękne, przepiękny koncert w przepięknej sali koncertowej z chórem, z orkiestrą znakomitą pod dyrekcją maestro. I to też pamiętam, że przyleciałam, było jakieś tam opóźnienie niestety, bo te wiatry w Los Angeles, znaczy w Chicago różnie. Tak, czasami jest czasami duża siła wiatru i było duże opóźnienie tego samolotu, więc ja przyleciałam i praktycznie z samolotu zabrali mnie. Ja prawie nic nie spałam i na próbę od razu trzeba było się rozśpiewać, tak rozgrzać ten instrument, żeby on jednak brzmiał mimo zmęczenia. No bo to przecież wiadomo, że każdy taki koncert jest ważny, to nie może być. Tak, i próba to była właśnie próba, ale też na próbie trzeba pokazać. Maestro po raz pierwszy właśnie też na żywo mnie słyszał i musiałam pokazać, że jednak no sprostam tak naprawdę, bo czasami się tak zdarza, że na próbie ktoś na przykład źle zaśpiewa, czy coś jest nie tak, jest nieprzygotowany, to maestro może wymienić bez skrupułu. Nieważne, czy ktoś przyleciał z Włoch do Chicago, to jest nieistotne. Trzeba być przygotowanym w dobrej formie, a tutaj po takim długim locie organizm był zmęczony. Ale jednak ja wiem, we Włoszech się nauczyłam tego, jak uelastycznić mój instrument szybko, jak wprawić w ruch mój oddech, szczególnie tą przeponę. Na rezonatory wprowadzić dźwięk, żeby on brzmiał, mimo zmęczenia po prostu. Wiadomo, po takiej próbie później jestem zmęczona, muszę przespać jakiś czas. To jest fizyczne zmęczenie. Tak, fizyczne, dokładnie. Też nie wszyscy o tym wiedzą, że przecież wydaje się, że wychodzi piękna diva, zawsze wypoczęta, bo jakże można się zmęczyć śpiewem? Dokładnie. Tak, niektórzy myślą, że to jest takie po prostu. Czym się zajmujesz w życiu? Śpiewem, ale czym tak naprawdę? Co jest twoją profesją? No właśnie. Zdarzają się takie pytania. Czy ja raczej nie dostaję takich pytań, ale koledzy mówią, że czasami ktoś zadaje pytanie. Mało kto zdziwiony. Uważa to za poważny zawód. Poważny zawód. No właśnie, to sobie tylko śpiewa pięknie, lata po świecie, więc... I ma piękne życie, usłane właśnie tymi różami. Różami, dokładnie. Może sobie zwiedzać świat tak naprawdę. Na to zwiedzanie świata też... No nie ma czasu tak naprawdę, co prawda. Plusem jest to, że jeżeli lecę gdzieś do Kanady, do Stanów, czy gdziekolwiek, czy do Europy, no z reguły hotele mam w centrum miasta. Teatry są często, czy katedry, bo też śpiewam często muzykę sakralną. Są w centrum miasta, czyli mogę zobaczyć to miasto, ale nie ma czasu na zwiedzanie, bo ja muszę być zdyscyplinowana. To znaczy tak, rano się budzę, wiadomo, te ćwiczenia oddechowe. Niektórym by się mogło wydawać, że budzi się pani o 12. Nie ma czasu na takie spanie długie. Słowo dyscyplina jest bardzo ciekawym w muzyce. Podobnie jak zawód. Myślę, że też nie wszyscy muzycy uważają, że to jest, że jakby to jest ich powołanie. I myślę, że pani... Tak, to jest taka misja. Dla mnie właśnie to jest jednym misja. Z tych powołanych do śpiewania. Dziękuję z całego serca. Dla mnie to jest takie powołanie właśnie jak misja. Tak naprawdę. Bo jak słucham też pani wykonań, prawdę mówiąc, sopran często jest tym głosem, który kojarzy się, ponieważ jest wysoki, więc nie wszystkim on odpowiada, a pani głos jest ciepły. Dziękuję bardzo. Myślę, że to też jest kwestia świetnej techniki, bo przecież głos można ustawiać odpowiednio. Tak. Właśnie liczy się we włoskiej szkole bel canto liczy się okrągły, piękny dźwięk. Właśnie tam najważniejsze dla nich jest jakość. Właśnie mi mówią maestro, mówi più importante la qualità del suono, czyli ta jakość dźwięku jest najważniejsza. Nie chodzi o to, żeby tylko pięknie wyśpiewać tam nutki, precyzyjnie, ale o to chodzi, żeby jakość dźwięku była piękna, tak Renata Tebaldi, Maria Callas. Te głosy były piękne, okrągłe. Okrągłe, ciepłe. Ciepłe, dokładnie. Ucho ludzkie lubi ciepłą barwę. Liczy się właśnie bardzo średnica, nie tylko góry, żeby to jakoś tak wyśpiewać te wszystkie góry tak naprawdę, tylko że bardzo ważna jest średnica. Ja się tego nauczyłam we Włoszech. No ale pani udaje się... Na średnicy, a potem wchodzimy na rejestry wysokie, ale ta średnica, jak nie ma tej podstawy, tej bazy, tej średnicy, no to nie ma też pięknych gór. Te góry są takie oderwane, wypiszczane na rejestrze głowowym. To musi być wszystko w jednej kolumnie jakby ustawione tak naprawdę. No i prawdopodobnie dlatego nie ma pani tych chrypek. No najpierw jest ustawienie, potem odpowiedni atak dźwięku. Tak. I to pięknie wychodzi. A jak woli pani śpiewać? Po włosku czy po polsku? Bo ostatnio wydała pani piękny album Chopina. Dziękuję bardzo. Każdy język ma swoją specyfikę. Kocham każdy język. Wiadomo, jestem Polką, więc kocham, jestem patriotką, kocham nasz polski język. Uwielbiam naszych polskich poetów, którzy pisali właśnie, do których pisał Chopin,
czy Paderewski. Myślę, że niektórzy są nawet zdziwieni, że można śpiewać Chopina, a okazuje się, że są pieśni. Piękne zresztą pieśni, to nowy album, prawda? Tak, ten akurat 2 lata temu wydałam, ale jest promowany na całym świecie. Ja też mam taką misję, dla mnie to jest właśnie misja, że promuję tą polską muzykę, polskie perły muzyki wokalnej na całym świecie. Na przykład wykonywałam te pieśni Chopina w Mexico City. No i to się bardzo podobało, bo właśnie wiele ludzi kojarzy Chopina oczywiście z muzyką instrumentalną, fortepianową, na fortepian solo czy koncerty fortepianowe. Ale tutaj właśnie jest 19 perełek do poetów polskich, które Chopin napisał. No przepiękne, przepiękna muzyka. Jest duża analogia też do belkanta włoskiego. Ostatnio śpiewałam sporo, w zeszłym roku właśnie w Catanii, czyli w mieście Belliniego, to jest mój ukochany włoski z kolei kompozytor. I okazało się, że oni się bardzo przyjaźnili. Chopin się inspirował Bellinim i rzeczywiście tą swoją frazę na fortepianie układał, inspirując się właśnie Bellinim, belkantem włoskim, a z kolei Bellini inspirował się Chopinem, więc on też wplatał swoje opery, oczywiście akordy chopinowskie, więc to jest ogromna analogia. Bardzo ciekawe. Kocham właśnie tych kompozytorów, są moi ukochani. Żyli bardzo krótko obydwoje, bo nawet do 40 nie dożyli, tak. Ale tyle wspaniałych dzieł skomponowali. Szkoda, że Chopin nigdy w życiu opery nie napisał. Może gdyby żył dłużej, bo on kochał operę, kochał belkanto, miał też był zakochany w śpiewaczkach, więc to wiemy z historii. I to słychać właśnie, tą miłość do belkanta włoskiego, a z kolei u Belliniego do Chopina, więc to jest niesamowite. To jest w ogóle bardzo ciekawa opowieść. Myślę, że ci, którzy teraz słuchają tej rozmowy, są zaskoczeni tym, że mogła taka przyjaźń polsko-włoska powstać. A jeżeli chodzi o sam ten album, jeszcze chciałabym do tego nawiązać. Tak. Mnie bardzo spodobało się to, że teksty w albumie samym są też przetłumaczone, bo pani śpiewa po polsku, co jest wspaniałe, że właśnie nie pokusiliście się przypadkiem o to, żeby przetłumaczyć je na inny język, tylko tym naszym rodzimym języku oczywiście śpiewać. Jak najbardziej. Taką tradycję. Ale teksty są przetłumaczone, żeby inni mogli je zrozumieć, żeby oprócz tej malowania obrazów dźwiękiem, które się pani fantastycznie udaje, można właśnie było zrozumieć jeszcze słowa. Tak, właśnie to jest bardzo ważny zabieg inteligentny ze strony właśnie muzykologów włoskich, bo to wydała włoska wytwórnia płytowa Elegia Classics w Turynie, która wydaje tylko i wyłącznie muzykę właśnie poważną, tak zwaną i operową, i organową, i sakralną, i dużo Mozarta, też symfonię Mozarta wydają. I właśnie oni stwierdzili, że to jest bardzo ważne, bo to jest takie pierwsze wydanie tak naprawdę we Włoszech muzyki Chopina, pieśni Chopina, którą promujemy oczywiście. I oni stwierdzili, że to jest bardzo ważny zabieg. Oczywiście język musi być oryginalny, ja się z tym absolutnie zgadzam. Zawsze jak wykonuję opery, to ja a priori, to jest moja taka koncepcja zawsze, wykonuję te opery w języku oryginalnym po prostu, napisanym przez kompozytora. Ja nie lubię tłumaczeń, tłumaczenia nie są wierne kompozytorowi. Każdy język ma swoją dźwięczność, swoją sonorystykę. No właśnie. I to jest bardzo ważne. I nie należy absolutnie tłumaczyć tych oper. Można przetłumaczyć je dla słuchacza już w operze, żeby zobaczył, zrozumiał libretto, bo to libretto jest często nacechowane archaizmami, ale chodzi o to, żeby było brzmienie języka oryginalnego, bo każdy język ma swoją melodykę i to jest bardzo ważne. Jest język to zgrane w całości, również, prawda? Tak, oczywiście, wtedy. Tak. Nasz piękny polski język nacechowany podwójnymi spółgłoskami, szy czy si, no to dzi. To jest przepiękne tak naprawdę i on brzmi bardzo tak ciekawie dla obcokrajowców. Włosi mówią, jaki macie piękny język, słuchając Chopina, że no, czasami ktoś tam się pokusi, słyszałam we Włoszech, przetłumaczy te teksty na język włoski i śpiewa w języku włoskim. To już nie jest to samo, brakuje naszej takiego folkloru, naszego takiej ludyczności, którą kochał też Chopin, którą właśnie, którą pieśni tak bardzo podkreślał, tak, prawda? Zależało mu na tym, żeby to było dalej zachowane, więc to tańce stylizowane też wplatał do właśnie tych pieśni. To jest bardzo, bardzo ciekawe, czyli naszą polską piękną tradycję, kulturę przemycał, właśnie tradycję. No właśnie na światowe po prostu, na światowe sceny, które na przykład ja śpiewałam w Mexico City, pamiętam te utwory, też były przetłumaczone wtedy z kolei na hiszpański, na angielski. No i publiczność każdy miał taki właśnie program w ręku, mógł sobie przeczytać, zrozumieć tłumaczenie.
oczywiście nie wszystkie metafory można tłumaczyć, ale to było już ciekawe, że tam no tak, ale to zaznajomienie jest... się z tekstem i to było piękne. Ta niedosłowność czasami jest bardzo potrzebna jednak, żeby tak, to... otwiera tą wyobraźnię, prawda? Tak, tak. Muzyka, sztuka nie ma być dosłowna, ma jednak dokładnie pozwalać człowiekowi na pewną kontemplację. Tak. To też jest ważne. A teraz przejdźmy do takich najważniejszych wydarzeń. Taki sukces, scena, która zrobiła na Pani największe wrażenie, która... No, muzycy marzą o wielu scenach. Jak czytam, na jakich scenach Pani występowała, to powiem szczerze, że nie wiem, która byłaby najbardziej, największym spełnieniem marzeń. No właśnie, trudne pytanie, bo wszystkie są w moim sercu na zawsze tak naprawdę. Każdy koncert jest dla mnie wyjątkowy, każdy, to jest muzyka sakralna. No bo jednak tutaj śpiewam i bardzo dużo muzyki sakralnej, współpracuję z Watykanem i bardzo, no i muzykę operową wykonuję, spektakle operowe i bardzo dużo recitali, bardzo, chyba najwięcej tych recitali wykonywałam na świecie, tak naprawdę na światowych scenach. Za każdym razem czuję ogromne emocje, czy to jest ogromna scena, czy to jest mniejsza scena, czy to jest kameralny koncert. Za każdym razem no, próbuję włożyć jak najwięcej serca, przekazać te emocje publiczności, bo najważniejsze w sztuce jest to katarzis, prawda? Mm-hmm. To katarzis, to oczyszczenie duszy po sztuce. Więc no, każda scena jest wyjątkowa. Wspomniałam o tym Mexico City, to było dla mnie wyjątkowe, bo no, najpiękniejsza sala właśnie w Ameryce Południowej, Mexico City, Manuel Ponce Hall. I tam było bardzo dużo młodych ludzi, to mi się bardzo podobało, że całe rodziny przyszły, nie tylko właśnie osoby... opera się często kojarzy właśnie, że przychodzą panie jakieś dojrzałe, doceniające, tak, tak, już. Doceniające już, które zrozumiały po prostu czym jest opera, czy muzyka poważna. A tutaj właśnie bardzo dużo też dzieci, rodziny całe, więc wspaniała edukacja. No i były bardzo ciekawe te dzieci, pamiętam, podchodziły do mnie i właśnie po hiszpańsku pytały, czy właśnie, no właśnie, że to jest ciekawe, że Chopin napisał właśnie, że ciekawe jest brzmienie języka polskiego. No właśnie ciekawe pytania, takie inteligentne, naprawdę bardzo, bardzo fajne. To też rozbudza bardzo, prawda? A bardzo ważne jest przecież... Muzyk nie zostaje muzykiem tak jak w różnych innych zawodach jest, że dopiero jak kończy się matura, w sensie zdaje się maturę, idzie się na studia. Żeby zostać muzykiem, należy zacząć pracę bardzo wcześnie. Bardzo wcześnie, dokładnie. Będąc dzieckiem. Tak, i ten proces edukacyjny jest, no przez całe życie trwa tak naprawdę. Dopóki pragniemy dobrze śpiewać, no to musimy ćwiczyć cały czas. Jest to, co Pani powiedziała, pod kątem mentora. Ale to, co Pani powiedziała, że rodziny przychodzą z dziećmi, no przecież żeby właśnie zarazić pasją do muzyki. Tak, i to jest piękne. We Włoszech tak samo właśnie jest, jak wykonujemy opery. Ja kocham właśnie śpiewać we Włoszech, bo tam jest publiczność taka, która naprawdę jest bardzo wymagająca. Pamiętam, jak śpiewałam Traviatę. O, to było dla mnie ciekawe, bo śpiewałam ją 2 lata temu, zadebiutowałam w roli Violetty. No, uważam, że to jest najtrudniejsza rola w historii opery. W pierwszym akcie no, wymagany jest sopran. Bardzo wymagająca bardzo rola. Wymagany jest sopran koloraturowy. Ja nie jestem sopranem koloraturowym, więc dla mnie ten pierwszy akt no, był ciężki w sensie wokalnym, ale no... Przygotowałam się. Ale dobrze. Było to wyzwanie. Było ogromne wyzwanie, dla mnie ogromny stres, też szczególnie we Włoszech, no w ojczyźnie opery tak naprawdę, opery, którą znają wszyscy Włosi. Drugi akt to jest akt dla sopranu lirycznego, a trzeci dla sopranu dramatycznego, czyli no te dwa pozostałe akty były dla mnie naturalne, ale ten pierwszy był bardzo, bardzo trudny, nacechowany koloraturami, wysokimi dźwiękami. To powiedziałabym, że nawet najtrudniejszy egzamin, ten pierwszy akt, zdać dla publiczności, żeby w ogóle zaakceptowała. Nie wygwizdali, bo to się też zdarza we Włoszech, że na przykład jak coś się nie podoba, to Włosi krzyczą bez skrupułu, wergonia, wstydź się, jeżeli coś jest nie tak, niesamowite. Wtedy już nie zaśpiewasz po prostu we Włoszech. Tak się bardzo często zdarzało, że to są tak zwani logionisti, czyli osoby, tam są sami mężczyźni, którzy się znają na operach, znają każde libretto na pamięć, oni przychodzą i na opery, i na recitale i po prostu krytykują, szukają. Albo, znaczy są taką wyrocznią po prostu, jeżeli się spodoba, to oni są zachwyceni, piszą piękne recenzje. A jeżeli i można nie? Jeżeli nie, to możesz być spalony, możesz już na scenę włoską nie wrócić, więc naprawdę to jest dla mnie egzamin. I skoro ja już od tych chyba 11 czy 12 lat jestem na tym rynku włoskim regularnie, nigdy nie miałam tego typu krytyki ze strony logionistów, wręcz przeciwnie, byłam zapraszana. Te lata są kolejne. Tego dowodem. Tak, tak. To znaczy, że jednak no, ta technika jest dobra i dziękuję maestro De Moris za technikę i za mistrzom włoskiego śpiewu. No a skąd język włoski? Czy to jest tak, no bo domyślam się, że mieszkając tyle lat we Włoszech, umie Pani mówić już po włosku biegle. To przyjechała Pani do tych Włoch już z umiejętnością, czy tam się Pani uczyła języka?
Ja uważam, że bo to dla Włochów każdy też jest śpiewak, ważne. Tak, bardzo. I uważam, że każdy śpiewak powinien znać włoski perfekcyjnie. Jeżeli nie zna włoskiego, to nie jest śpiewakiem. Przepraszam, że tak mówię, ale tak jest. Włoch, który nie zna włoskiego, to jest jak lekarz, który no, tam nie zna łaciny, czy no, księża również powinni znać łacinę, często znają też. Tak. To są takie języki no, jest to język operowy. Kluczowe, więc jest to język operowy. Bez znajomości języka włoskiego nie możemy śpiewać włoskiej opery, bo Włosi mają taką koncepcję śpiewu, recitar cantando, czyli recytując śpiewa, czyli musimy znać perfekcyjnie język włoski, żeby interpretować rolę. Po pierwsze jest to język właśnie pełen metafor, czyli musimy go perfekcyjnie znać, żeby interpretować. Wtedy byłoby to sztuczne, nieprawdziwe, a Włosi wyczuwają od razu fałsz, nie lubią fałszu i nie można sobie budować jakby... No tak powiem, koncertów czy oper na bazie fałszu. Musi być to realistyczne, żeby było realistyczne, ja muszę perfekcyjnie ten język znać. Nie tylko znać, ale muszę, wymowa musi być perfekcyjna. Podwójne samogłoski, czy podwójne spółgłoski, które są bardzo, bardzo trudne tak naprawdę w wymowie. Akcenty toniczne tak zwane, gdzie akcentować, to jest bardzo ważne. Bez tych akcentów tonicznych nie ma śpiewu prawidłowego. Więc no, to jest podstawa wszystkiego, dobrego śpiewu właśnie, dobra wymowa włoska. I Włosi nie akceptują śpiewaków, którzy nie wymawiają dobrze języka włoskiego. Znaczy perfekcyjnie, nie tylko dobrze, ale perfekcyjnie. Zawsze jest ta krytyka. Włosi sami może nie znają za bardzo, nie uczą się za bardzo języków, ale uważają, że każdy śpiewak, który dotyka ich opery, świętej opery, powinien znać perfekcyjnie język i wymawiać perfekcyjnie. Angażują tylko takich śpiewaków, którzy znają perfekcyjnie język. Bez tego po prostu nie zaśpiewa się na scenie włoskiej, będzie zawsze krytyka. Często przyjeżdżają do Włoch też Rosjanie, którzy mają ten silny akcent, takie ło, mówią na przykład bolo, bolo. Pięknie często śpiewają, ale ta wymowa jest tak no, często rażąca. Czy nie, nieperfekcyjne, czy również ale polscy sama, śpiewacy, ale sama Pani próbują... mówi, że miała Pani właśnie swoją swojego nauczyciela o, tak. Jeszcze w Polsce, który tak wymagał, że tak. Teraz jest Pani za to wdzięczna. Bardzo, była Pani profesor Tołoczko z Wrocławskiej Akademii Muzycznej, której jestem bardzo wdzięczna. Pani profesor była tak wymagająca, miała wspaniałą metodologię pracy. Na każdej lekcji to był egzamin po prostu, żeby... Znaczy iść dalej, rozwijać ten język w sobie, trzeba było znać poprzednie lekcje po prostu, więc to było, ona odpytywała, po prostu wprowadzała nowe słownictwo na zasadzie takiego egzaminu. Nas było niewiele osób, tam było, nie wiem, góra 10 osób jest na wydziale wokalnym, więc przepytywała każdego, 2 razy w tygodniu to był egzamin. Więc pamiętam, ja się tak uczyłam ostro tego włoskiego, ale mi się ten język podobał po prostu. Ja wiedziałam, że to jest język bardzo ważny dla śpiewaka, to jest podstawa po prostu i nauczyłam się, czyli zrozumiałam we Włoszech, jak to jest ważne. Bez tego języka nie da się po prostu we Włoszech śpiewać. Dlatego wiele osób przyjechało do Włoch, próbowało, i czy Polacy, czy Rosjanie, no i nie zostali jednak na dłużej, ponieważ no, był problem rażący z językiem. Czy też dużo Chińczyków, Koreańczyków przyjeżdża też. Prawda? Uczą się, prawda? Uczą się opery włoskiej, uczą się techniki, wymowy włoskiej, ale jeżeli ta wymowa nie jest zadowalająca dla dyrygenta, a dyrygent bardzo zwraca na to uwagę, to niestety nie można śpiewać. Dla mnie takim egzaminem było, ja śpiewałam Gianni Schicchi 2 lata temu we Florencji, a to jest jednak opera taka no właśnie oparta na języku toskańskim. Włosi uważają, że język toskański to jest prawdziwy język włoski. No to już prawdziwy egzamin. Tak, to był prawdziwy egzamin, szczególnie, że ja byłam jedyną Polką, nie tylko Polką, wszyscy byli śpiewacy z regionu Toskanii, tam sami śpiewacy z regionu Toskanii, którzy perfekcyjnie poprzeczka wymawiali. Postawiona bardzo tak, wysoko. Więc to była taka poprzeczka, się tak stresowałam, strasznie się stresowałam i bardzo pracowałam nad tą wymową, bo gdyby nie było tej wymowy, ja bym była spalona. I jeszcze ta opera właśnie Gianni Schicchi, to jest taka opera buffa tak naprawdę, czyli komiczna. I tam trzeba było bardzo szybko wymawiać, bardzo szybko, bo perfekcyjnie, bardzo szybko, z akcentami tonicznymi, z podwójnymi spółgłoskami. Rozumiem, że sukcesem zakończona. Tak, i bardzo to było, zostało ciepło odebrane. Dla mnie to był taki osobisty egzamin, że jednak można, znaczy, no, wśród toskańskich świetnych śpiewaków operowych, no więc dla mnie to było naprawdę ważne. Dlatego, znaczy to jest taki apel też do młodych śpiewaków polskich, czy w ogóle wszystkich śpiewaków. Uczcie się języka, ale perfekcyjnie, naprawdę musi być wymowa. Czy słuch muzyczny pomaga w tym, żeby nauczyć się perfekcyjnie języka? No bo... Być może tak, no, myślę, że w jakimś stopniu na pewno, tak, bo my mamy jakąś tam predyspozycję, to na pewno, ale trzeba też dużo, dużo się uczyć, bardzo dużo. To jest taki zawód, że no nie można się nie uczyć. Pamiętam, że jak tą Traviatę ćwiczyłam
Ja miałam na tą trawiatę 3 tygodnie tylko, żeby się nauczyć na pamięć. No to jest chyba 300 stron tak naprawdę. Bo nie muszę znać tylko swoją partię, ale partię mojego partnera tak naprawdę. No właśnie. Wydaje mi się, że we Włoszech też pomagała mi bardzo ta pracowitość, że na przykład, nie wiem, dyrygent dzwonił do, nie wiem, do Włoszki, 2 tygodnie miała się nauczyć partii i nie udało się. Ja zawsze podejmowałam te wyzwania. Nie, może dobra pamięć też muzyczna, to jest też ważne jakoś, nie wiem, dzięki Bogu ta pamięć jest, ale tą pamięć się szlifuje, uważam, że cały czas ta głowa pracuje tak naprawdę. Nigdy nie miałam takiego okresu stopu, że się nie uczyłam niczego. Cały czas te książki u mnie są, cały czas się uczę. No i to taki język archaiczny, śpiewałam w 10 językach, czasami po hebrajsku, byłam w Chinach też po chińsku. W różnych językach muszę się uczyć po prostu. I no, cały czas jestem w motorze bliżej tej pracy, więc to jest ogromna praca. To się tak wydaje, że zaśpiewamy, nie wiem. Ja szanuję muzykę operetkową oczywiście, ale często się wykonuje na przykład operetkę, prawda, w języku polskim, w tłumaczeniu, gdzie tam jest króciutki tekst. No zmierzmy się na przykład z operą, gdzie jest 300 stron na pamięć. No. Nauczymy się w 3 tygodnie tak naprawdę, bo ja tak miałam z trawiatą. 3 tygodnie cała opera na pamięć. No duży stres, ale się udało, że się nie sypnęłam nigdzie tak naprawdę. A byli tacy ludzie, którzy przyszli, melomani włoscy, którzy mówili, na przykład taka pani, która była w tym samym hotelu co ja, mówi, o, widziałam, że pani jutro będzie śpiewała, znam pani całą partię na pamięć. Jest to takie było dla mnie wyzwanie naprawdę. I tam ludzie się znają, oni śpiewają ze mną, czasami znają wręcz prawie lepiej od nas te partie. Melomani na są naprawdę świetnie wyedukowani. Tak, tak, tak. Niezależnie od klasy społecznej we Włoszech, niezależnie od tego, czy ktoś jest wykształcony, czasami naprawdę, w cudzysłowie, no, osoba, która pracuje gdzieś tam na budowie czy w restauracji, zna świetnie partie operowe na pamięć, naprawdę i rewelacyjnie, lepiej prawie od nas. Pamiętam, że Renata Tebaldi, znakomita śpiewaczka, którą uwielbiam, miała taką swoją właśnie przyjaciółkę, która była prostą kobietą tak naprawdę, prostą kobietą, ale była jej taką wielką fanką. Miała taki prościutki zawód, nie wiem, gdzieś tam sprzątała, coś takiego. Ale przyjeżdżała na wszystkie opery Renaty Tebaldi, znała wszystkie opery na pamięć i czasami nawet mówiła po koncercie Renacie, o, a z Baliatokła, pani tutaj się pomyliła. Więc prosta kobieta, po prostu znająca operę, no potem została wielką przyjaciółką Renaty Tebaldi, razem jeździły wszędzie. Takim jej wsparciem duchowym. Czyli nie ma ignorancji wśród Włochów. Nie ma ignorancji, niezależnie właśnie od klasy, bo w Polsce się mówi, że opera to jest taka elita, ale wcale nie. Jest to sztuka dla wszystkich tak naprawdę. Te libretta są bardzo zabawne. Nie wiem, czy weźmy sobie operę Mozarta. Ja kocham bardzo Mozarta. Wielokrotnie śpiewałam we Włoszech. No Mozart to jest szczególne wyzwanie, bo tam jest mnóstwo właśnie ozdobników, jak pani mówi. Tak, tak, koloratur, różne. Tak. Recytatywy są bardzo trudne. Recytatyw u Mozarta jest bardzo trudny. Jest tam naprawdę taka słowogra, trzeba recytować, śpiewać, dużo jest tego tekstu, takiego bardzo szybciutko trzeba odpowiadać po prostu. Najtrudniejsze są te recytatywy, bo w arii jest piękna melodia, więc ona jakoś tam słuchowo wchodzi, a recytatywy to jest takie, często jest takie tak zwane recitativo secco, czyli no jest tylko akompaniament, to musimy tutaj recytować bardzo szybko, wymawiać te słowa. I tutaj partner odpowiada, musimy znać też partię partnera tak naprawdę. No właśnie, żeby się nie zawiesić. Dokładnie. To jest ciągle, no bo tak naprawdę praca śpiewaka operowego to jest też bycie aktorem. Tak, to tutaj musimy recytować. Prawda? Tak, recitar cantando po prostu, recytując na scenie. Dwa zawody razem. Dwa zawody w jednym, dokładnie. Tak, tak. To nie jest na pewno łatwe, nie. Bo tak już podejdźmy ludzko jeszcze do tego, do tej też naszej rozmowy, która zresztą jest bardzo miła, bardzo, tak, jest bardzo. Ciepła. Myślę, że to jest bardzo interesujące dla widza. Czy pani ma prawo do gorszego dnia? Jak to jest, jak akurat prawa. Się trafi gorszy dzień, no akurat będzie tego dnia występ. Nikogo to nie interesuje. Właśnie to jest taki zawód, że każdy wymaga na maksa. Ja nie mogę pokazać gorszej formy. To, że ja się gorzej czuję, to jest moja sprawa. Nikogo to nie interesuje. Chodzi o to, żebym ja tego nie pokazała na scenie. Ja muszę zaśpiewać mimo wszystko dobrze. Czasami się zdarzało, że miałam gorączkę. Miałam gorączkę, na przykład nagrywałam tą płytę, kończyłam tą płytę z Julianim najnowszą. Miałam naprawdę gorączkę, 3 dni totalnej gorączki, bardzo duże osłabienie. A kończyłam płytę, bo musiałam dokończyć. Gdybym nie dokończyła, to kontrakt byłoby ciężko, musiałam dokończyć. Czy koncert, zdarza się, czy opera, czy koncert, że naprawdę wstaję, słabo się czuję. Ale ta technika pomaga jednak. Ta technika włoska, której się nauczyłam się we Włoszech u mistrzów bel canto włoskiego, ona za każdym razem sprawia, że ten głos jest w formie. Ja się gorzej czuję, jestem osłabiona,
ale jestem w stanie zawsze dać no, z siebie bardzo dużo i nie słychać tego w głosie, nie słychać jakiegoś, nie wiem, głosu, który jest, no nie, nie jest jakiś osłabiony. Pełny, dokładnie nie jest pełny, nie ma tej dźwięczności, bo ja ten głos wyprowadzę na rezonatory mimo wszystko. To jest bardzo słyszalne w utworach, naprawdę, że tak? On za każdym razem brzmi. On jest, nie barwa, zdarzyło mi się, żeby on był, nie zdarzyło mi się. Alikwoty. Nie zdarzyło mi się jakiegoś dźwięku, czy nie wziąć góry, czy czegokolwiek, niezależnie od tego, jak się czułam, jak bardzo byłam zmęczona. Więc tutaj naprawdę świadczy to o technice, no jednak włoskiej tak naprawdę, o szkole włoskiej, której bardzo, bardzo wiele zawdzięczam. Może być jakiś tam oddech osłabiony, mogę na przykład wtedy brać więcej oddechów w jednej frazie, gdzie normalnie bym pojechała na jednym oddechu, tutaj sobie ukradnę ten, w cudzysłowie, ten oddech więcej, bo ponieważ no, może być mięsień przepony trochę osłabiony, w gorszym stanie jakimś fizycznym, ale jednak no, ten dźwięk jest i musi tak być po prostu. Jeżeli nie, to znaczy, że nie mamy techniki, jeżeli się źle czujemy, chyba że jest problem, jedyny problem dla śpiewaka to jest problem z krtanią, prawda? Jeżeli jest zapalenie krtani, wtedy nie możemy śpiewać, bo jest afonia tak zwana, więc wtedy absolutnie nie należy w ogóle śpiewać, nie należy. Żeby też nie zrobić sobie krzywdy na dłuższy bardzo, czas. Tak, bo jest to delikatny instrument, czyli no, uważam, że kluczem jest mimo wszystko ogromna praca, technika, no i rozwój, cały czas rozwój, uczenie się nowego repertuaru, nowych wyzwań. Ja też kocham muzykę współczesną, często we Włoszech śpiewam tak zwane premiery światowe. Śpiewałam operę Tramonto w Teatro Olimpico, prawda? Bo ludzie często, znaczy śpiewacy niektórzy, lubią taką wygodę, biorą tylko repertuar który znany, już prawda? Był. Powszechnie znany, bo wtedy można sobie posłuchać nagrań Marii Callas i tak nawet słuchowo się szybko nauczyć. Ale to nie jest to, nie uczmy się nigdy ze słuchu, nie kopiujmy nikogo. Dla mnie kluczem właśnie, nauczył mnie tego maestro De Mori, świętej pamięci, partytura. On mówi, czytaj między tymi nutami. To co, kompozytor jest mega inteligentny, taki kompozytor szczególnie jak Giuseppe Verdi, czy jak Vincenzo Bellini. On wszystko już napisał w tej partyturze. Czytaj po prostu dokładnie, czytaj. To, czego jeszcze nie było. Dokładnie, dokładnie. Nawet między, czasami między wierszami. Czytaj i spróbuj interpretować i wszystko jest tak naprawdę. I to już jest klucz tak naprawdę. Wierność kompozytorowi, szacunek do kompozytora. Ja właśnie myślę, że ta interpretacja, o której Pani tu wspomniała, jest niezwykle trudna, bo też nie można wyjść formą ponad treść i, tak, i tak. To musi być stonowane. Bardzo ciekawy poruszyła Pani wątek. Tak, że... tak, nie można wyjść poza. Znaczy wystarczy to, co już jest w partyturze. To już jest bardzo dużo tak naprawdę. Mhm. Od siebie musimy dodać coś, własną wizję, własną, ale nie wychodzić ponad, nie wychodzić ponad. Ponieważ, żeby nie przekształcać, żeby nie robić groteski z kompozytorem, musi być ten ogromny szacunek do kompozytora. Tego się nauczyłam od maestro De Mori, który... I teraz też maestro Valieri, bo ja głównie ćwiczę z dyrygentami właśnie, którzy bardzo wiele mnie uczą. Włoscy dyrygenci to jest właśnie ten klucz. Oni tym żyją, oni no, wyrośli na tej kanwie, gdzie urodził się Giuseppe Verdi. Po prostu tym żyjemy i wspólnie się jakby... Przyznam, że pani pokora robi na mnie ogromne wrażenie, bo jeżeli czyta się bogaty życiorys, w sukcesy, w sceny. Można by było, kiedy jeszcze się pani nie zna, pomyśleć, no to pewnie to jest wielka diwa pewnie tej pokory jej brak. A cała ta rozmowa tak naprawdę wykazuje, że pani jest pełna i pokory, i tego, że nadal są jeszcze przed Panią ogromne wyzwania, oczywiście, że to nie jest tak, że już osiągnęła Pani wszystko, nie. Mimo że czytając to można było uznać, że już nie ma marzeń, jeżeli jest chodzi o to. Początek drogi dopiero. Ja uważam, że to jest dopiero początek drogi. Dopiero. A czy są marzenia? Czy nie chcemy mówić o marzeniach? Bo... Bardzo dużo jest tych marzeń. Dla mnie no, właśnie w głowie są te marzenia, wszystko się pojawia w głowie i potem to się realizuje. To jest niesamowite. Warto marzyć. Ogromnie pracować z wielką naprawdę pasją, z miłością do sztuki, szacunkiem do sztuki, poświęcając wiele dla sztuki. Wszystko przyjdzie tak naprawdę. Bo ja myślałam o Włoszech, o pewnych operach. Ja myślę, na przykład w moim życiu to jest niesamowite. Czy to jest Pan Bóg, czy to jest siła jakby pracy. No wszystko razem. Tak może myślę. Wszystko razem. Wszystko razem. Różne aspekty ważne się łączą. Tutaj różne elementy. Ja często w mojej głowie mam coś takiego. Ja na przykład z tą trawiatą tak było. Ja sobie pomyślałam tak. Panie Boże, ja już jestem gotowa, żeby zaśpiewać Violettę. Czuję to wokalnie, że już po prostu czuję tę elastyczność, nawet w tych koloraturach. I nagle dzwoni dyrygent po prostu. Pani Dominiko, czy ma Pani rolę Violetty? Bardzo często mi się zdarza, albo myślę o tym
pragnęłabym zaśpiewać w takim teatrze, na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy myślałam o Buenos Aires też. O, to jest ten czas, chciałabym do Buenos Aires pojechać, bo tam jest ogromna tradycja, ważne sale koncertowe, bardzo dużo Włochów, którzy wyemigrowali do Argentyny w swoim czasie, znający się na sztuce. Marzyłam o tym i nagle telefon od menadżera, czy ja bym nie zaśpiewała Buenos Aires. W moim życiu tak się wszystko dzieje po prostu. Ja sobie marzę, myślę, i to wszystko się pojawia. I oczywiście jest to podparte ogromną pracą, bo no, nie byłoby takie... O której tu cały czas podkreślamy, to się samo nie zdarzyło. Tak, wszystko się dzieje, więc warto naprawdę marzyć, nie rezygnować z tego. Mimo, że czasami są ludzie, którzy... No jest też trochę zła, prawda, w świecie tak naprawdę, chociaż ja do tego nie dopuszczam, bo ja mam bariery silne i tak idę do przodu, mimo że sam pojawiają się czasami osoby, które... Próbują podciąć skrzydła, powiedzmy. Może chciałabym jakoś zniszczyć. Nikomu się to nie uda, ponieważ cały czas idę do przodu. Za każdym razem, jeżeli ktoś chciałby mnie zniszczyć czy podciąć te skrzydła przysłowiowe, to ja widzę, że idę coraz bardziej do przodu tak naprawdę. Więc to jest tylko motor napędowy, więc nie warto. Mam bardzo dużo projektów, planów. Będzie Szwajcaria. No właśnie, proszę chwilę powiedzieć o tym, co przed Panią, bo mimo, że jest pandemia i może my tutaj myślimy sobie, że ten świat muzyki się zatrzymał, nasz trochę tak, tutaj w Polsce się trochę nam zatrzymało, tak, ale widziałam Pani plany koncertowe i są one bardzo bogate, więc może chwilę o tym, bo... Tak, dużo się dzieje tak naprawdę, znaczy teraz powoli otwierają już teatry. Całe szczęście. Okazało się, że rząd włoski już podjął decyzję, już pod koniec marca będą czynne teatry. Niestety nam się premiera przesunęła, mieliśmy mieć operę współczesną Vita senza tempo, Vincenzo Fagiano. Pod koniec marca. Mieliśmy mieć 19 marca, właśnie przesunięto to właśnie na kwiecień, ale pod koniec marca już otwierają teatry, czyli ruszamy z próbami. Szykuje się mój debiut w Monte Carlo, co mnie bardzo cieszy, bo mocno to jest naprawdę trzymamy też taki, dziękuję bardzo, też taki olimp operowy, bardzo, bardzo ważny, więc jestem bardzo szczęśliwa. No, Szwajcaria, Lozanna będzie ponownie 27-28 marca. Jest dużo się dzieje. Kocham Polskę, jestem patriotką też, myślę, że w Polsce też będą koncerty, będą opery, więc powoli to się wszystko będzie otwierało tak naprawdę, bo to jest naturalna jakby kolej rzeczy, szczególnie, że jestem Polką, jestem patriotką. Stany Zjednoczone zobaczymy, to jest jakaś taka niewiadoma, miałam w maju być w Stanach Zjednoczonych ponownie. Właśnie nie wiadomo, czy będą loty i otwarte. Tak, zobaczymy właśnie, czy tutaj właśnie dyskutujemy, czy zostanie to przesunięte na wrzesień, czy jednak w maju, zobaczymy po prostu, jak to się wszystko odbędzie. No ja życzę, żeby się jak najszybciej wydarzyło. Z drugiej strony to życie na walizkach też nie jest łatwe, prawda? Nie. Taki ten ostatni rok chyba pozwolił Pani może złapać trochę oddech? Tak, no wreszcie miałam taki czas, powiem szczerze. Wróciłam z Australii rok temu, w marcu zadebutowałam Melbourne. 15-16 marca jeszcze śpiewałam szczęśliwie arię koncertową Mozarta pod dyrekcją. Prosto przed zamknięciem. Dokładnie, przed zamknięciem. Dokładnie, były już ostatnie koncerty. Tutaj w Polsce wszystko było pozamykane, we Włoszech też było tragicznie. No, ta pierwsza pandemia była straszna we Włoszech, bardzo dużo ludzi niestety odeszło, szczególnie z Bergamo, z Mediolanu. Bardzo mi przykro, przyjaciele potracili bliskich też, ja też niestety. No trudny to był okres, ale mimo wszystko ja byłam tak szczęśliwa, że jeszcze mogę śpiewać, że tak byłam wdzięczna Panu Bogu, że zawsze mnie jakoś chroni, zawsze w odpowiednim miejscu mnie ustawia. Pan Bóg i przeznaczenie, ja w to wierzę i mój dziadek też, właśnie to jest ten dobry anioł, który zawsze czuwa, zawsze tak sprawia, że na tych są trudne czasy, to ja zawsze jakoś jestem w stanie i śpiewać, bo ja żyję tym śpiewem, więc ja muszę śpiewać, to jest dla mnie potrzeba wewnętrzna, misja. I ja jestem najszczęśliwsza, że jak ludzie podchodzą po koncercie, jakaś, nie wiem, pani na przykład, czy chora, mówi, dzisiaj byłam w niebie, dzisiaj płakałam, czułam coś pięknego. To jest dla mnie najważniejsza nagroda. Chyba artysta nie może usłyszeć, nie może właśnie dostać większej zapłaty za swoją. To jest najważniejsza zapłata, właśnie ta niematerialna, tylko właśnie to, że ktoś przeżył coś, prawda, że ktoś był szczęśliwy na chwileczkę, może osoby, które mają trudne życie, na chwileczkę się oderwały od rzeczywistości. Sztuka pozwala trochę zapomnieć o tym, o tych trudach codziennego życia. Tak, to jest takie przeniesienie się w piękny świat. My musimy właśnie tak czarować, przenosić publiczność do innego świata dzięki pięknu tej muzyki, tej sztuki, prawda, i dawać od siebie jak najwięcej emocji, to jest najważniejsze, a to się zawsze obroni, bo śpiewamy tak naprawdę dla publiczności, jeżeli oni przychodzą na koncerty, to znaczy, że tego pragną, jeżeli teatry są pełne we Włoszech, czy gdziekolwiek, gdzie śpiewam, no zawsze są ludzie i pragną tego i ponownie się pojawiają, pytają o kolejne, znaczy, że ludzie potrzebują tej sztuki, więc dla mnie to jest misja oczywiście, jeżeli ci ludzie są, to ja jestem dla nich i całym sercem.
Jeszcze nie mogę doczekać, aż tak w pełni otworzymy te teatry, aż ruszymy z tą sztuką na skrzydłach sztuki. No na pewno to też te skrzydła, o których przed chwilą była mowa, napędza. Tak. To jeszcze na koniec może chciałabym zapytać, jakie plany na kolejne płyty? Bo to też jest dla nas ważne, żebyśmy mogli Pani posłuchać w zaciszu własnego domu. Tak. Jestem szczęśliwa w ogóle, że właśnie w styczniu tego roku wydałam tę płytę Mauro Giuliani. Wszystkie arie, 6 Ariette sei cavatine, właśnie Mauro Giuliani, przy akompaniamencie gitary klasycznej. To jest kompozytor wybitny, jeżeli chodzi o gitarę klasyczną, ale też taki prekursor bel canta włoskiego. Te teksty są przepiękne, poetyckie. Metastasio pisał teksty, to jest wybitny włoski poeta i librecista. Te teksty są o miłości, o pięknie. To są piękne melodie, ja je często teraz prezentowałam ostatnio w telewizjach włoskich. I to jest taka muzyka, która jest przepiękna. I ona jest dla szerokiej publiczności, bo zarówno dla melomana, to są perełki, bo one jak są i dla tych, którzy jeszcze nie odkryli w sobie. Dokładnie. Bo ludzie, którzy na przykład nie słuchają takiej muzyki, którzy słuchają muzykę po prostu jakąś rozrywkową czy popową, mówią, o jaka to jest piękna melodia, to jest prosta muzyka dla ucha, melodyjna, piękna. Więc ona się podoba i melomanom, i ludziom właśnie, którzy nie słuchają takiej muzyki. Przybliżamy ludzi właśnie z różnych właśnie gatunków muzycznych też do tego gatunku. I jeszcze ciekawostką jest to, nie wiem jak to się stało, ale to jest jakiś cud, że nakręciliśmy 12 teledysków do 12 utworów we Włoszech z maestro Amedeo Carocci w okresie pandemii, gdzie było ciężko, gdzie na pewno były zakazy poruszania się między regionami we Włoszech. No, były czasy, że ja też byłam dosyć chora i tak, no, ale mimo wszystko no, poruszaliśmy się i nakręcaliśmy. Ta, no. Ta siła, ta chęć dokończenia dzieła. Właśnie ta pasja była ponad wszystkim, ponad naprawdę było wiele takich znaków, że ktoś nas chciał zatrzymać, czy ta pandemia, czy zakazy rządowe, czy w ogóle jakaś choroba. Czy ale udało się. Udało się, 12 teledysków do 12 utworów. One są prezentowane teraz we włoskich telewizjach, tutaj w Polsce też. Telewizja Polska zaprezentowała, więc To w takim razie bardzo warto się zapoznać, szczególnie w momencie, w którym podróże są ograniczone, to Pani przeniesie nas do innego świata. Tak, bo pokazujemy to oprócz piękna tej muzyki Giulianiego, pokazujemy piękne zakątki włoskiej ziemi. Na przykład nakręciliśmy taki utwór Di due belle anime, czyli dwie piękne dusze, w mieście urodzenia świętego Tomasza z Akwinu, Rocca Secca. Ja taką anegdotkę śmieszną, miałam taką długą suknię i wspinaliśmy się na górę dosyć wysoką w tej sukni. To nie w ogóle było łatwe. Cała ekipa z kamerami, w ogóle wszyscy, bo tam nie można było dojechać, więc to było ciekawe, fajne doświadczenie. Ale świetne miejsce właśnie, gdzie się urodził święty Tomasz z Akwinu, tam są właśnie ruiny zamku, gdzie on się urodził. A ostatnio kręciliśmy wideoklip z kolei właśnie do utworu, też do kolejnej właśnie kawatiny. W mieście urodzin Cycerona, też włoskie miasto, Arpino się nazywa, Civita Vecchia. Jest to miasto, no, powstało 700 lat przed Chrystusem, też niesamowite wrażenia. I jak przepiękna ta architektura się utrzymała nadal, tam jest tak zwana Torre di Cicerone, czyli wieża Cycerona. No i cudnie, jest widok na panoramę, na to antyczne miasto. No warto po prostu inspirować się sztuką ogólnie. To, co Pani powiedziała, to jest tak naprawdę podkreślenie tego, jak bardzo buduje Pani mosty między tym, co było, a tym, co jest. To też bardzo ważne, żeby te tradycje i historia przetrwała, żeby była fascynująca dla młodych. Tak, oczywiście. Nie taka już przestarzała, czyli nie atrakcyjna. To jest bardzo ciekawe. To jest ważne, żeby też edukować młodych ludzi, pokazywać im, jak ważna jest architektura, która w ogóle sztuka ogólnie. To wszystko się łączy, prawda? Tak naprawdę, tak. Ja kocham, znaczy moją taką pasją oprócz opery w ogóle jest sztuka ogólnie. Ja kocham literaturę, kocham filozofię, teraz dużo czytam właśnie. Wracam do historii filozofii Tatarkiewicza, bardzo mnie to inspiruje. Kocham w ogóle muzea, kocham sztukę i współczesną, no i właśnie oczywiście renesans, którego nie brakuje, we Florencji szczególnie. Kocham barok. We Włoszech na każdym kroku jest ta sztuka bardzo. Po prostu. Włosi mieli to szczęście, że nie zostali zniszczeni właśnie podczas wojny, więc no, ta architektura się zachowała niesamowicie. No, nawet takie miasto przed Chrystusem, ono nadal jest. Czy amfiteatry włoskie, śpiewałam teraz Aidę w tym rolę kapłanki, to było w sierpniu zeszłego roku, podczas pandemii, mimo wszystko wystawiliśmy dużą Aidę w Taormina. To jest Teatro Antico Greco, czyli antyczny teatr grecki w Taorminie. Przepiękny, antyczny amfiteatr z cudowną akustyką pod dyrekcją maestro Bohemi. Jeden z lepszych dyrygentów aktualnie. To jest maestro naprawdę, który też z Netrebko dyryguje, więc no, cudowny maestro Bohemi. Też mamy kolejne plany właśnie, więc taki dyrygent też mam przyjemność pracować. W takim miejscu, z takim dyrygentem, to była niesamowita szkoła dla mnie. No, coś cudownego.
No ale ten, polecam właśnie Taorminę na Sycylii, przepiękne miejsce. Bo mamy nadzieję, że niedługo będzie można pojechać. Tak, tak, zapraszamy, właśnie zapraszamy do Taorminy z widokiem na morze i na wzgórzu, więc wszystko w jednym, po prostu wzgórze, morze, architektura i piękny i jeszcze hotel. Piękny śpiew, tak, piękna tak, muzyka. Tak, tak, no było cudownie, naprawdę, cudowne przeżycia. Jeszcze w dniu moich urodzin mieliśmy tam Aidę, więc 11 sierpnia zadebutowałam w roli kapłanki w Aidzie, dla mnie to było tak niesamowite. Idealny prezent. Byłam tak szczęśliwa, wszystko się tak złożyło. Te niebiosa jednak zawsze, no, są życzliwe, tak naprawdę, są życzliwe, więc mam nadzieję, że też życzliwość ludzka będzie, będzie, prawda? Bo wspierajmy się. Ja uważam, że ja nie mam w sobie, na przykład, to jest taki apel też do młodych ludzi, ja nie mam w sobie zawiści takiej, powinniśmy się wspierać tak naprawdę. Kochamy sztukę, więc to już jest piękne, a priori jest to wrażliwość w nas, więc dzielmy się w tą sztuką, wspierajmy się, szczególnie w trudnych czasach. Ja na przykład zdradzę, jesteście pierwszymi ludźmi, którym powiem, obejmuję teraz dyrekcję artystyczną w mieście Adria. W katedrze będę organizowała duży festiwal. Wielkie gratulacje. Muzyki, dziękuję, muzyki sakralnej. Więc na pewno będą przesłuchania. No, również zapraszam polskich śpiewaków, polskich artystów. Będą duże koncerty. Będzie jest to szansa dla zadebiutowania właśnie dla młodych ludzi, ale też dla śpiewaków, którzy już funkcjonują na scenach, czy operowych, czy... I marzą. Tak, czy i marzą, marzą o tym, będzie, żeby... Tak, zaśpiewać. Rekwiem Mozarta na pewno będzie, więc będziemy potrzebowali pięknych głosów. Nie tylko włoskich, ale ja też uśmiechnę się do polskich artystów. Zaproszę serdecznie na przesłuchania. Na pewno wybierzemy piękne głosy, więc będzie dużo, dużo możliwości, żeby się pokazać. Potem z Adrinem może zaprezentujemy też taki koncert w Watykanie. Więc możliwości są, ja otwieram serce, naprawdę życzliwość i zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia wkrótce. Bardzo, bardzo dziękuję. To w takim razie warto tej rozmowy wysłuchać do końca, szczególnie tak. Będąc młodym śpiewakiem, bo tak, to zaproszenie na koniec. A ja tak chciałabym, podsumowując, przede wszystkim pogratulować Pani. Pogratulować tych wielkich osiągnięć, ale również pracowitości, dziękuję wielkiego talentu i bardzo. Życzyć, żeby dalej otwierał się przed Panią wielki świat, żeby właśnie ten anioł, który nad Panią cały czas jest, żeby to się nie skończyło, żeby trwało, rozwijało się. I chciałabym Pani życzyć życzliwych ludzi wokół. Dziękuję. Niezależnie, czy jest Pani we Włoszech, czy gdzieś w Stanach, w wielkim świecie, czy tutaj w Polsce, bo to jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję za ten piękny, wzruszający przekaz, za piękne pytania, za ogromną erudycję, więc jestem wzruszona, szczęśliwa. Dziękuję z całego serca. Bardzo, wszystkiego bardzo najlepszego. To było miłe. Dziękuję. Dziękuję bardzo.